20. Ogólnopolska Konferencja Autoryzowanych Partnerów Soneta. Moim gościem jest Anna Sołtys, która reprezentuje moduł kadry płace w Enowa 365. Dzień dobry. Aniu, jakie czekają nas zmiany jesienią, jeżeli chodzi o obszar kadrowo-płacowy? Jesienią czekają nas zmiany w deklaracjach ZUS, deklaracji ZUS-IM, RIA oraz RPA. Pojawiają się już nowe wzory deklaracji podatkowych, pierwsza deklaracja PIT-8C. Mamy również kolejny raz przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności. Natomiast od listopada małe firmy czeka przepis wakacji składkowych, pozwalający na zwolnienie ze składek społecznych. Natomiast w ostatnim czasie głośno jest o ustawie o sygnalistach, która ma na celu ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości w miejscach pracy. Ustawa wchodzi w życie 25 września 2024. To już niedługo, jeżeli chodzi o tą ustawę o sygnalistach, tak? A powiedz mi, czy Enowa 365 jest gotowa na tą ustawę? Enowa 365 zawsze gotowa na zmiany. W wersji wrześniowej Enowa 365 mamy rozwiązanie dla naszych klientów, które odpowiada na ustawę o sygnalistach. Dajemy możliwość rejestracji zgłoszeń, czy to rejestr zgłoszeń jawnych, czy też niejawnych, możliwych do napływania różnymi kanałami, czy też przez pulpit pracownika, pulpit klienta biura rachunkowego, ale też koordynator do spraw naruszeń będzie miał możliwość rejestracji tych naruszeń, które napłyną drogą mailową, czy też telefoniczną. Enowa 365 odpowiada na przepisy, które wymaga prawo. Aniu, to jest bardzo dobra, wspaniała wiadomość. Także użytkownicy Enowa 365 mogą być spokojni. Są gotowi na zmiany. Natomiast dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, a Was zapraszam na kolejne materiały z konferencji autoryzowanych partnerów Sonety. Dziękuję.